W Katowicach zastanawiano się, czy Pogoń, tak jak to było ostatnio w Pucharze Polski, dziś wystawi także drużynę juniorów. Szczecinianie przyjechali jednak do Katowic w swoim praktycznie najsilniejszym składzie, jedynie bez kontuzjowanego bramkarza Radosława Majdana. Prawdą jest jednak, że największy klub zachodniego wybrzeża trapiony jest przez kryzys finansowy. No, wydaje mi się, że wszyscy już o tym wiedzą, że w Pogoni jest może nieźle, a nawet tragicznie. Było to napisane w prasie i też szeroko o tym się mówi w telewizji. No naprawdę jest sytuacja nieciekawa, do nas zawodników należy grać i dlatego przyjeżdżamy na mecz ligowy do KKS-u i będziemy starali się wszystko robić ku temu, żeby zdobyć tu 3 punkty. Z czego w takim razie żyją piłkarze Pogoni Szczecin? No wie pan, no wszyscy jakoś uważam, jakieś tam jeszcze jakieś drobne pieniądze mają na kontach, pracują również żony. Także wydaje mi się, że tam jeszcze jakieś grosze są na utrzymanie, ale sytuacja jest naprawdę napięta i, no i niektórzy mogą już niedługo tego nie wytrzymać. Mimo tego kryzysu Pogoń gra nieźle w lidze, 9 miejsce 12 punktów, słabszy jest GKS Katowice, 13 miejsce 10 punktów, a więc daleko do czołówki. Wymowny gest trenera Marka Koniarka, Wojciech Tomasiewicz w bramce Pogoni zamiast Radosława Majdana i pierwszą groźną akcję inicjują piłkarze GKS-u Katowice, ale broni Tomasiewicz. 12 minuta. Paweł Miążkiewicz. Jeszcze raz piłka do tego pomocnika. To dobra odległość do oddania strzału. Miążkiewicz, Kubisz i 1-0 dla Katowic. 12 minuta tego spotkania. Drugi gol w tej rundzie Marka Kubisza. Specyficzna radość z tej bramki. No i w powtórce widać kunszt Pawła Miążkiewicza. On potrafi właśnie strzelać z takich odległości, ale zarazem błąd młodego bramkarza Pogoni Szczecin. Wtajemniczeni wiedzą, co znaczy. To jest taka radość moja. Proszę wprowadzić kibiców. Też będziemy wtajemniczeni. Co oznaczał ten gest? Nie będę tutaj sprzedawał takich tajemnic. Koledzy wiedzą, po prostu taka jest moja radość z tej strzelonej bramki. Ale nie pali pan papierosów? Nie, absolutnie nie. Czym odpowie Pogoń? Olgierd Moskalewicz do Drumlaka. Obrońca Pogoni i Luncik na posterunku. Paweł Drumlak, lewy obrońca, ale w tym momencie chciał wyręczyć swoich kolegów z ataku. A to już początek drugiej części. Atakuje GKS. Mariusz Muszalik jest faulowany, no i to kolejna okazja dla Pawła Miążkiewicza. Czy może tym razem? Jednak nie, ale dużo nie brakowało. Miążkiewicz strzelał już gole z rzutów wolnych w tym sezonie. Ale piłkarze ze Szczecina podkręcili tempo gry. Leszek Pokładowski, ale Mariusz Luncik stał tam, gdzie powinien. Trener Pogoni Bogusław Baniak zniecierpliwiony. A jego piłkarze coraz śmielej atakowali. Kolejna akcja, Robert Dymkowski. No i o sporym szczęściu mogą mówić katowiczanie. Upływały minuty, Pogoń atakowała, Paweł Drumlak. I o tę sytuację piłkarze ze Szczecina mieli pretensje do sędziego Pawlikowskiego z Rzeszowa. Czy Mandziejewicz faulował Drumlaka? Sędzia uznał, że faulu nie było. A chwilę później zakończył spotkanie. Nieupilnowany Kubisz, 12 minuta, strzela nam bramkę. Od tego momentu pełno kontrolujemy czas, a to, kamera nagrała wszystko. Po prostu ja uważam, że szkoda, że przyjechaliśmy tak daleko i wjeżdżałem bez punktu. Punkty zostały w Katowicach, 1-0 dla GKS-u.